Jak przesłać transmisję danych pomiędzy dwoma lokalizacjami? Mamy na to sposób. Pierwszy to wykorzystanie światłowodu, a drugi to zakup usługi od operatora telekomunikacyjnego. Oba te sposoby są oczywiście dobre, ale mają swoje ograniczenia. Gdy zapotrzebowanie się zwiększa i chcemy uruchomić kolejne połączenia, to znów albo musimy położyć nowe włókno lub je wydzierżawić, a do operatora kupić kolejną usługę. Naszą odpowiedzią na te wyzwania są systemy XWDM, które mogą przesłać nawet kilkanaście transmisji po jednym włóknie, a także urządzenia aktywne pracujące w warstwie pierwszej, które agregują wiele usług, takie jak Ethernet czy Fiber Channel, a całość przesyłają tylko jedną usługą od operatora. Jeśli chcesz zwiększyć możliwości swojej sieci, skontaktuj się z nami. Dobierzemy rozwiązanie do Twoich potrzeb.